Basia wyszła z przedszkola zamyślona. Nie zwracała uwagi na zaczepiającego ją Franka. Nie odzywała się do mamy. Szła przez park w milczeniu, wpatrzona ponuro w chodnik. Czy coś się stało? Zaniepokoiła się mama. Basia stanęła. Myślałaś kiedyś o tym, że jesteś wielorybem? Spytała. Wielorybem? Mama zerknęła niepewnie w okolice brzucha. Cóż, jeśli już, to może raczej delfinkiem. Wyobraź sobie, że jesteś wielorybem, rozkazała Basia. Pływasz w oceanie, a tu nagle z drugiej strony napływa torebka. Jaka torebka? Zdziwiła się mama. Plastikowa. Jest w wodzie. Ty ją zjadasz, potem boli cię brzuch i umierasz, bo wieloryby nie mogą jeść torebek. Och, no tak, rzeczywiście nie mogą, potwierdziła mama. Anielka powiedziała, że plastikowe torebki nie psują się i nie stają częścią ziemi, tylko żyją i żyją bez końca. Trafiają do śmieci, a potem do oceanu. Dlaczego masz plastikową torebkę? Basia wskazała palcem siatkę pełną cebuli i ziemniaków, dyndającą na rączce wózka. Chcesz zabić wieloryba? Mama westchnęła. Zdecydowanie nie, powiedziała. Wieloryby powinny jeść plankton, czyli malutkie oceaniczne żyjątka, a nie plastik. Takie torebki są jednak jeszcze bardziej niebezpieczne dla mniejszych zwierząt niż wieloryby, na przykład dla żółwi. Takich jak kajetan? Przestraszyła się Basia. Dla jego morskich kuzynów, którzy mogą pomylić plastikową torebkę z meduzą, torebki są też groźne dla mieszkających w naszym morzu fok. Dlatego przypilnuję, żeby ta torebka nie trafiła do śmieci. Umyję ją i użyję wiele razy. Czy to cię uspokoi? Basia zmarszczyła brwi. Może trochę, uznała w końcu. Jeśli chcesz, uszyjemy torby na zakupy. Z materiału, zaproponowała mama. W paski? Zainteresowała się Basia. Mogą być w paski, albo w co tylko zechcesz. Najważniejsze, że będziemy ich używać wiele razy. Możemy zająć się szyciem zaraz po odebraniu Janka ze szkoły. Basia nie słuchała dłużej. Ruszyła prędko przed siebie po Janka i na ratunek wielorybom. Janek też chciał szyć torby, najlepiej w rycerzu. Rycerz Gawain na pewno uratowałby wieloryba, powiedział. Coś ty, Basia pokręciła głową. Rycerze nie mogą wchodzić do wody, bo by zardzewieli. Co też nie byłoby dobre dla wielorybów, dodała mama. Śmieci nie służą zwierzętom, nie tylko wielorybom i żółwiom, ale też niedźwiedziom, konikom morskim, taką są szkodliwe dla całej ziemi. Chcesz powiedzieć, że Gawain jest śmieciem? Zdenerwował się Janek. Myślałam raczej o jego hełmie, poprawiła się mama. Gdyby wpadł do wody i zardzewiał, Janek spojrzał na mamę z wyrzutem. Jakie śmieci nie są dobre dla wielorybów? Spytała Basia. Wszystkie, które nie rozkładają się szybko, odpowiedziała mama. Plastikowe butelki, słomki do napojów, opakowania po żelkach. Czy to znaczy, że już nigdy nie mogę jeść żelków i pić przez słomkę? Wyszeptała Basia z przerażeniem. Świat nagle wydał jej się zupełnie innym miejscem niż do tej pory. Żelki możemy zrobić sami, uspokoiła ją mama. Albo kupować na wagę i pakować w nasz własny pojemniczek, a plastikowych słomek rzeczywiście lepiej nie używać wcale. Na szczęście są też wielorazowe słomki ze stali albo takie z łatwo rozkładających się materiałów. Basia rozejrzała się wokół. Zobaczyła leżącą na trawie za ławką pustą butelkę. Przy ścieżce za klonem stał kosz, z którego sterczały karton po pizzy, zmięta w kulkę aluminiowa folia i zgnieciona puszka. Na krzaku przy placu zabaw powiewała plastikowa płachta. Wyglądała jak szeleszczący żagiel. Wszędzie, gdzie Basia patrzyła, widziała jakieś śmieci. Podbiegła do butelki i podniosła ją z ziemi. – Coś ty, Baśka, chcesz być zbieraczem śmieci? – zdziwił się Janek. – Nie pozwolę, żeby zjadł ją wieloryb. Oświadczyła Basia i zaczęła się szarpać z zawieszoną na krzaku płachtą. W końcu ją zdjęła, przyniosła mamie i spytała ufnie. Przypilnuję, żeby nie trafiła do oceanu, prawda? Oczywiście, Basiu, potwierdziła mama. Zaniesiemy ją do pojemnika na plastik. Tego przy poczcie. Tak właśnie zrobili. A kiedy wreszcie dotarli do domu, Basia pobiegła do swojego pokoju. Chciała opowiedzieć Miśkowi z Dziśkowi o wielorybach. Stanęła w progu i zamarła, bo na kocu koło Miśka z Dziśka leżała zmięta torebka po żelkach. Na podłodze przy łóżku walały się zwinięte w kulkę kartki z rysunkami.
zgniecione pudełko po soczku i foliach po czekoladce. A z przewróconego kosza pod biurkiem wysypywały się obierki od jabłek, papiery, pudełeczka i zniszczone opakowanie po kredkach. Basia usiadła na podłodze i rozpłakała się na cały głos. Mama przybiegła z kuchni. Co się stało tym razem? Spytała przestraszona. Jestem zabijaczem wielorybów, zawodziła się Basia. O czym ty mówisz? Zdziwiła się mama. Nie chcę, żeby wieloryby umierały. Ja też tego nie chcę, zapewniła mama i usiadła na podłodze obok Basi. Zobacz, ile tu śmieci! Basia wskazała zabałaganiony pokój. Skąd one się wzięły? Mama westchnęła. Ludzie rzeczywiście produkują strasznie dużo odpadków, powiedziała. My też. Gdzieś przeczytałam, że przeciętna rodzina wytwarza przez rok prawie tonę śmieci. To mniej więcej tyle, ile waży nasz samochód. Albo cała rodzina niedźwiedzi. Gdyby zgromadzić nasze śmieci w jednym miejscu, wypełniłyby pewnie całe mieszkanie. Myślę jednak, że nie warto rozpaczać. Lepiej zastanówmy się, czy możemy jakoś to zmienić. Jak zmienić? Spytała Basia, walcząc z szkarką. Przecież śmieci są wszędzie. Możemy uszyć te torby i zawsze pamiętać o segregowaniu naszych śmieci, wyliczała mama. A przede wszystkim zwracać uwagę na to, czego używamy i co wyrzucamy. Zebrałaś dziś śmieci w parku, ale one nie zniknęły. Po prostu przeniosła się z miejsca na miejsce. Jeśli naprawdę chcesz zmiany, pomyślmy, co zrobić, by śmieci było mniej. Kto wie, może przez to ocalimy jakiegoś wieloryba albo żółwia? Naprawdę? Upewniła się Basia. Jestem tego pewna, oświadczyła mama z mocą. A teraz nie patrz już, tylko poszukaj ze mną starych ubrań na torbie. Dobrze? Okazało się, że w domu mają materiałów nie na 3, ale chyba na 100 toreb. Możemy zrobić jedną dla Amelki, zaproponowała Basia. Sięgnęła po starą sukienkę w kwiatki. Miała początkowo kłopoty z nawlekaniem igły i ze zrywającą się nitką, ale mama nauczyła ją, jak obsługiwać maszynę do szycia i pomogła jej przy wykrawaniu materiałów. Janek ze swoich ścinków uszył pokrowiec na piłkę. Mama torbę do przechowywania ziemniaków i wór na brudne ubrania, a tata, kiedy wrócił z pracy, porykł kratkę na szpitalne drewniaki. Czuję się, jakbym wrócił do szkoły, powiedział, gdy stanął na środku kuchni z workiem dyrdającym w dłoń. Chcesz, żeby jutro po dyżurce odebrać się i odprowadzić do domu? Spytała zalotnie mama. Złapała worek za drugie ucho i zamachali nim lekko w tę i z powrotem. Tata roześmiał się, objął mamy i pocałował w policzek. Janek przywrócił oczami, a Basia wyobraziła sobie tatę siedzącego w szkolnej ławce obok mamy i zachichotała. Jestem teraz bardzo ekologiczny, powiedział tata. Ekologiczny? Zdziwiła się Basia. Lolo, lolo, ucieszył się Franek. Ekologia to nauka o tym, jak działa przyroda i jak wpływamy na siebie nawzajem. My na imię stworzenia, my na inne stworzenia, ale też na ziemię, na powietrze i wodę i o tym, jak one wpływają na nas, wyjaśnił tata. Kiedy coś jest ekologiczne, to znaczy, że zostało zrobione z troską o dobro świata i natury. I ty jesteś właśnie tak zrobiony? Zdziwiła się Basia. Ekologicznie? Tata jest zrobiony najlepiej na świecie. Roześmiała się mama i pogłaskała go po lekko piegowatym policzku. Tego dnia uszyli dużo toreb i worków. A zanim położyli się spać, posegregowali też stare gazety, magazyny i kartonowe pudła. Tata wyjaśnił Basi, że mogą oddać je do ponownego przetworzenia albo zaczekać na dzień ziemi i wtedy wymienić na sadzonki drzew lub kwiatów. Jeśli chcesz dbać o wieloryby, powiedziała mama, możesz zacząć od myślenia o tym, co blisko ciebie, bo wszystko, co żyje, wpływa na siebie nawzajem. Czy to znaczy, że jak zasadzę drzewo, pomogę wielorybom? Upewniła się Basia. Mama skinęła głową. Na pewno pomożesz ziemi, powiedziała. A to znaczy, że też wielorybom. Dzień ziemi spędzili z Anielką i jej mamą. Jedli marchewkowe placuszki i ciastka z buraków w kształcie wielorybów. A potem wszyscy razem zanieśli makulaturę do punktu wymiany w parku. Basia upchała tyle gazet, ile kartonów do ekologicznych toreb, że nie mogła ich potem unieść. Na szczęście tata dźwigał najcięższe torby,
a te lżejsze pomagała nieść Anielka. Basia szła przez park, uginając się pod ciężarem i myślała o tym, że najbardziej na świecie chciałaby dostać dom. Bo dęby są ogromne, zupełnie jak wieloryby. Jeśli jakieś drzewo miałoby pomóc wielorybom, to tylko jedno z tych największych. Gdy nadeszła jej kolej, Basia podała swoją siatkę i spytała zachwytniętym z przejęcia głosem. Czy mogę dostać dąb? Oczywiście, potwierdziła miła pani i podała jej doniczkę z drzewkiem. Jaki ty jesteś malutki, szepnęła rozczarowana Basia. Nie martw się, urośnie, zapewniła ją mama. I będziesz umiał przez wiele, wiele lat, bo dęby są długowieczne. Najstarsze drzewo w Polsce to właśnie dąb. Nazywa się Bartek i ma kilkaset lat. Pamięta czasy królów i rycerzy. Basia pochyliła się nad swoim drzewkiem. Słyszysz? Szepnęła. Będziesz kiedyś wielkie i uratujesz dużo wielorybów. A na imię będziesz mieć Basia. Ofisiałaś? Janek prychnął. Drzewo nie może się tak nazywać. Basia wzruszyła ramionami. Starsi bracia czasem na niczym się nie znają. Oczywiście, że może, oświadczyła. Bo przecież każdy wie, że Basia jest doskonałym imieniem i dla całkiem małej dziewczynki, i dla bardzo wielkiego drzewa. Mirka, pielęgniarka. Natalia, logopeda. Na imię Marta, jestem instruktorem Zumba Fit. Monika, policjantka. Justyna, policjantka. Edyta, kosmetyczka. Basia, pracownik punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Marta, babatycia. Bartosz, strażak. Karolina, właściciel sklepu. Wojtek, zawodowy kierowca. Rafał, ratownik medyczny.